Siema wszystkim. Dzisiaj odcinek w specjalnym miejscu ze specjalną osobą, z Krzysztofem Królem, milionerem z Phuket, Polakiem, założycielem wyzwania 90 dni, motywatorem, człowiekiem, który motywował mnie niesamowicie, jak miałem słaby okres w swoim życiu. Bardzo mi pomagał, bardzo lubiłem go słuchać. Większość z was pewnie go zna. Jeśli ktoś go nie zna, zapraszam na jego kanał Wyzwanie 90 dni. Zobaczycie, o co chodzi. Teraz jesteśmy aktualnie w Krzyśka Willi na Phuket. Coś pięknego. Dobra, oglądajcie krótki wywiad. Później pokażę wam, jak to wygląda. Będzie ciekawy odcinek. Zapraszam. Piękna okolica. Dobra, wbijamy do Krzyśka i zaczynamy. Siemanko. Cześć, siadaj. No to tak, jest ze mną Krzysztof Król, motywator, człowiek sukcesu. Siema Krzysiek. Cześć. Dobra. Pierwsze pytanie, opowiedz może coś o sobie, co tutaj robisz, jak się znalazłeś w Azji, mieszkasz na Phuket, w miejscu, w którym też ja mieszkam, czyli jednym z najlepszych, to wam gwarantuję. Jak to się wszystko rozpoczęło? Ja przyleciałem do Azji pierwszy raz i stricte do Tajlandii tutaj, 8 lat temu. I przyleciałem w zasadzie na wakacje na początku, tylko zobaczyć, jak tutaj jest. Miałem takie wcześniej wewnętrzne przeczucie, że powinienem to sprawdzić, zanim się całkowicie ustatkuję w Polsce. To powinienem sprawdzić, bo coś mnie ciągnęło do tej Azji. Zawsze mi się Azjatki podobały, nie ukrywam tego też. Normalka, więc... mam to samo. Rozumiesz to ładnie. Więc przyleciałem tutaj. I w pierwszy dzień już tak strasznie mi się spodobało, że stwierdziłem w ogóle, że chcę się tu przeprowadzić. Po 3 dniach już podjąłem finalną decyzję, że przenoszę się tu stałym swoim życiem. Tak w ogóle moje życie się fajnie ułożyło też w tamtym czasie, że miałem taką możliwość, żeby się przenieść. No i przeprowadziłem się tutaj. Już byłem za niedługo, byłem tu ze swoimi wszystkimi rzeczami. No nie wszystkimi, ale jakimiś tam potrzebnymi do mieszkania. No i na początku zamieszkałem w Bangkoku, to było pierwsze półtora roku, gdzie no poznałem tą Tajlandię trochę bliżej, zacząłem bardzo szybko uczyć się języka, uczyć się zasad w ogóle to współżycia z ludźmi, tego jak ten kraj funkcjonuje, jak tu się powinno zachowywać, czyli takich podstaw wszystkich. Jest trochę inaczej. Plus też imprezowałem oczywiście, Bangkok jest dobry bardzo w tym celu, także się troszeczkę wyszalałem. No i po mniej więcej roku czasu, jeszcze w międzyczasie odbyłem w ogóle taką podróż po północno-wschodniej Tajlandii, tam kilkadziesiąt w sumie prowincji zwiedziłem i poznałem moją żonę po roku. Wtedy jeszcze no, nie byliśmy małżeństwem oczywiście. Poznałem moją żonę i przeprowadziliśmy się po jakimś czasie do Buriramu na północny wschód, na prowincję już taką głęboką, gdzie same pola ryżowe są. Tak jak ci wcześniej mówiłem, jak przychodziliśmy do klubu na przykład na 2000 osób, to ja i mój wspólnik to byliśmy jedyni biali w ogóle na 2000 osób. Więc fajnie się też tam bawiliśmy, w ogóle założyliśmy tam biznes. Tam też pomieszkałem z kolei, o ile Bangkok przytłoczył mnie tym betonem po prostu i swoim ogromem, że wiesz, chcesz wyjechać poza miasto, to jedziesz 50 km i dalej jest jeszcze beton i to miasto, nie? Więc do natury bardzo daleko. Z kolei tam było za bardzo właśnie z daleka od czegokolwiek. I Phuket się okazał trzecią lokalizacją, w której zamieszkałem. I okazał się właśnie takim fajnym miejscem pomiędzy wielkim miastem, a pomiędzy prowincją, bo tutaj Phuket mi Kraków trochę przypomina. Czyli właśnie Kraków jest taki, że niby jest to miasto spore, masz całą jakby infrastrukturę, a jednak jest tej dużo natury dookoła i jest zielono. Także tutaj na Phukecie, no wiesz, są wszystkie galerie jakieś handlowe, sklepy, wszystko makro, jest, tego typu rzeczy. Co by się potrzebowało, masz wszystko, no, dokładnie. No. Lotnisko międzynarodowe teraz drugie jeszcze budują przy Panganie, czy coś. A nie słyszałem nawet, tak? No zaraz na Panga, za wyjazdem, za mostem mają budować drugie. Także jest kontakt ten ze światem, łatwo też gdzieś latać, wszelkie jakieś usługi, sklepy, to wszystko jest i też przygotowane pod taki zachodni poziom i cenowo, ale to jakoś też można fajno znaleźć.
Więc Phuket mi się właśnie od razu spodobał, bo jest takim miejscem z jednej strony naturalnym, zwłaszcza gdzie, tu gdzie my mieszkamy, nie? Czyli właśnie no. na wschodnim wybrzeżu jest dużo tej natury, jest dużo mniej turystyki, jest spokój, cisza, a wyjeżdżam 10 minut i mam wszystkie galerie handlowe, kina, tego typu rzeczy, szpitale, więc jest ta fajna infrastruktura. No i tu mi się spodobało, bo zawsze marzyłem o tym właśnie, żeby mieszkać na wyspie, mieć dużo palm dookoła, zresztą tu w ogrodzie, no to chyba wszystkie są rodzaje palm, jakie mogłem znaleźć w ogóle no, w Tajlandii. To jest najpiękniejsze właśnie. No. I ten, no i ocean, ocean, basen, do pływania codziennie jestem raz albo czasem dwa razy, więc średnio tam godzinę, dwie dziennie spędzam w tej wodzie. Po tym wywiadzie pokażę Wam, jaki tu jest widok. Z miejsca, w którym właśnie siedzimy, co tu widać. Zobaczycie, dlaczego tak Krzysiek mówi. Także jest to miejsce po prostu idealne dla mnie. Nie mam co tutaj za wiele narzekać. Nie da rady. Ciężko, ciężko. Ale to jest to samo, co ja Wam właśnie mówiłem, jak wiele osób się mnie pytało, dlaczego akurat Phuket, że zwiedziłem całą Tajlandię, w ogóle zwiedziłem teraz większość Azji i Phuket jest miejscem, z którego bym się nie wyprowadził. Bo tutaj naprawdę jest wszystko, co potrzeba do życia. Chcecie spokój, znajdziecie spokój. Chcecie rozrywkę, znajdziecie rozrywkę. Idealne miejsce. I bardzo ładne przede wszystkim. Palmy, dżungla, morze, wszystko tutaj jest. Także jeśli ktoś z Was jeszcze nie był, odwiedźcie Phuket, bo naprawdę warto. Dobra, ja teraz jeszcze powiem, dlaczego jestem tutaj u Krzyśka. Krzysiek jest motywatorem. Tak mogę powiedzieć? Tak. Można i tak. Od rozwoju osobistego, tak? Głównie tak. Dokładnie. W 2018 roku miałem słabszy okres. I to właśnie dzięki Krzyśkowi, słuchaniu jego, oglądaniu filmików, słuchaniu. Miałem tak, że po prostu jeździłem samochodem. Niektóre filmiki leciały po parę razy, ale po prostu lubiłem słyszeć jego głos. Niesamowicie mnie zmotywował. Wygrałem wtedy Mistrzostwo Świata w MMA, jak już większość z Was pewnie wie. Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję. Ja nawet nie wiedziałem o tym, my się nie znaliśmy wtedy, nie? To była duża zasługa, naprawdę. Byłeś moim coachem mentalnym, że tak powiem. No i po prostu moje życie się trochę zmieniło. Wyjechałem do Tajlandii po tym okresie i naprawdę, naprawdę bardzo mi to pomogło. Jeśli ktoś z Was ma jakiś słabszy okres, potrzebuje posłuchać jakiś, nie wiem jak to powiedzieć, poglądać filmiki motywacyjne, wejdźcie na kanał Krzyśka i tam właśnie zobaczycie bardzo dużo, jak można w swoim życiu zmienić. Jeśli się naprawdę czegoś chce, to się da. Możesz powiedzieć teraz widzom jakąś taką złotą radę. Co trzeba przede wszystkim robić, żeby zmienić swoje życie? Jeżeli jest coś źle, co trzeba robić? Bo wiele osób myśli, że to się da tak po prostu od tak zmienić. No nie, to wszystko zależy od tego, w jakim punkcie ktoś jest, nie, swojego życia i w jakim punkcie chce się znaleźć, bo złotą radę jedną ciężko taką powiedzieć, bo każdy ma jakąś swoją historię. Natomiast myślę, że pierwszą rzeczą to jest w ogóle zacząć od tego, żeby uwierzyć w to, że się może zmienić, nie? Bo wiele osób ma w głowie takie przekonania, że się po prostu nie da. Że się nie da, to że w Polsce się nie da zarobić właśnie. Pieniędzy, że się nie da czegoś zmienić, że nie można znaleźć partnerki, że miłość nie istnieje. I różne mają w głowie po prostu przekonania, więc jak ktoś ma przekonanie takie, że się nie da, no to nawet nie podejmie żadnych działań, żeby coś w tym celu zrobić. Druga rzecz to myślę jest to, żeby odkryć w ogóle to, co człowiek chce robić w swoim życiu. Bo możemy mieć super strategię, super metody, super plan, super wszystko realizować konsekwentnie i ten, ale jeśli obierzemy sobie zły jakiś kierunek, nie? Czyli ten plan nas prowadzi w złe miejsce, to nawet jakbyśmy włożyli cholernie wielki wysiłek, to i tak nie będziemy na końcu szczęśliwi. Więc żeby odkryć to, co się lubi robić, no to ja często mówię, bardzo prosta sprawa, nie? Tak zresztą funkcjonuje nasz umysł. Jeśli ktoś nie ma na przykład tych marzeń jasno sprecyzowanych, tym kim by chciał być, co by chciał robić w swoim życiu, jaki by chciał mieć styl życia, to trzeba więcej informacji dostarczyć, czyli ruszyć tyłek po prostu sprzed telewizora, sprzed komputera, sprzed internetu i zacząć jeździć po świecie, tak jak ty to robisz zresztą, nie? Intensywnie. Ile krajów tam w 4 miesiące mówiłeś? Teraz 15 krajów, nie? Ostatnio 15 krajów, kolejna wyprawa będzie jeszcze dłuższa, będzie jeszcze więcej i więcej się będzie działo przede wszystkim. No, ale wy tak nie musicie, że jak Piotrek intensywnie tego robić, nie? Można to robić jakoś miesiąc. Ja się nie lubię nudzić po prostu. Nie lubię się nudzić. Lubię, jak się cały czas coś dzieje. Teraz jestem od 3 tygodni na Phuket. W moim domu. W miejscu, w którym się czuję najlepiej. A już bym gdzieś pojechał. Nie potrafię tu wysiedzieć po prostu, ale parę miesięcy spędzę i później zobaczycie, co się będzie działo. No ale to się człowiek uczy. Ja ci powiem na przykład, że wiesz, większość moich pomysłów na biznes, które realizowałem w życiu, a w sumie stworzyłem 15 firm, to przyszły mi, kiedy gdzieś jeździłem po prostu poza na przykład Polską, czy w ogóle poza Krakowem. Więc jak ktoś nie ma finansów teraz, to może pojechać do miasta obok nawet, nie? Na wycieczkę na rower do wsi obok. Ale po prostu ruszyć tyłek, bo im więcej gdzieś się znajdujemy w różnych innych miejscach, tym więcej jesteśmy w stanie poznać ludzi, usłyszeć jakichś innych idei trochę.
trochę, zobaczyć, jak coś inaczej funkcjonuje, podglądnąć pewne rzeczy, nie? I zwiększyć tę swoją ilość danych, nie? Bo im więcej danych mam na umysł, tym bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie określić to, co lubię robić, a to, czego nie lubię robić. A na podstawie tego później nam się coraz bardziej kształtuje ten nasz styl życia wymarzony, który chcielibyśmy osiągnąć. No i jak to już jest ogarnięte, to już jest sprawa, no, zaczyna się robić prosta, bo wtedy już wystarczy zastosować tylko konkretne, proste jakieś narzędzia, nie? O których ja tu i na YouTubie opowiadam, i na webinarach, i w wyzwaniu, czyli postawić sobie konkretne cele, nie? Dobrze sprecyzowane, następnie ułożyć plan do tych do realizacji tych celów, łącznie z celami cząstkowymi, no i później zacząć te cele po kolei malutkie realizować. No i tu jest też ważne to, że żeby nam się dobrze te cele realizowało, żeby ten plan szedł tak, jak chcemy, no to też trzeba pracować nad sobą, nad swoim charakterem. Bo ludzie często do mnie na przykład, wiesz, przychodzą i mają problem, że są niecierpliwi, nie? Że to brakuje im cierpliwości, czyli to tak jak ty byś chciał, nie? Pierwszy raz, ile lat już trenujesz? 8. 8 lat, nie? 9. No i doszedłeś do Mistrzostwa Świata. Tak. Ale jakby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, słuchaj stary, ja potrzebuję zaimponować dziewczynie, za 2 tygodnie muszę wygrać walki wszystkie, nie? To byś się zaśmiał, nie? I wiesz, nie da się tego zrobić. Krok po kroku, konsekwencja, i to jest najważniejsze właśnie. Tak, no. I ja to właśnie ludziom też opowiadam, że konsekwencja w działaniu, ale to jest cecha naszego charakteru, nie? Są ludzie, którzy po prostu zaczynają coś i nigdy nie kończą, zaczynają i się wycofują, zaczynają i szukają od razu 100 wymówek, a są ludzie, którzy potrafią to, jak już się za coś wezmą, to potrafią to dokończyć, pomimo tego, że czasem na początku i przeważnie na początku nie ma jakichś super efektów. No nie? I się nie udaje. Czasem jest tak, że się nie udaje i właśnie to jest najgorsze. Jak człowiek zrezygnuje, bo coś mu się jednego nie uda i on już rezygnuje, świat się zawalił, koniec. No właśnie, się nie uda, próbować znowu, no i tak się zdobywa mistrzostwo właśnie. No. Ja wiele walk w moim życiu przegrałem, bardzo dużo. Wiele osób... Więcej wygrałeś czy przegrałeś? Nie no, więcej teraz wygrałem niż przegrałem, no. ale było tak, że na przykład miałem okres przed mistrzostwami świata, miałem chyba 4 pod rząd przegrane. Każdy normalnie poddaje się. Pojechałem na eliminację, wygrałem, bo się spiąłem, naprawdę się spiąłem, wiedziałem, że muszę to wygrać. Wygrałem, później pojechałem na mistrzostwa, kolejne wygrałem. Dało się. To jest, wszystko jest w głowie po prostu. A wiele osób za szybko rezygnuje i dla mnie to jest, nie wiem jak to określić, to jak ktoś, ale nie rezygnujcie. Jeżeli macie, coś się nie uda, ludzie nie są idealni, nie zawsze wszystko się udaje. Krok po kroku, spadniecie 2 schody w dół, wchodźcie znowu. No i moim zdaniem tak to wszystko powinno wyglądać. Dokładnie. I to jest, widzisz, ale te cechy charakteru to nie jest też coś takiego, z czym my się rodzimy. Niektórzy to mali, bo może, nie wiem, mieli dobrych rodziców, co ich dobrze wychowali w tym kierunku, czy jakichś nauczycieli i tak im się zdarzyło, nie? Ale nawet jak ktoś tego nie ma, to jest w stanie to w sobie wytworzyć. Czyli zacząć właśnie, okej, cokolwiek robię, to zaczynam robić to konsekwentnie, to się nie wycofuje. Rośnie też wtedy pewność siebie też, nie? Dokładnie. Bo ty coraz bardziej rozumiesz, że od ciebie jest zależne to, co osiągniesz. Co więcej, nastawiasz się też, że te porażki, nie? To są normalnym jakimś elementem po prostu, nie? Przecież nawet dzisiaj jesteś mistrzem świata, ale też pewnie zdarza ci się przegrać z kimś tam, nie? Mistrz świata przegrywa, nie? Ostatnie dwie walki przegrałem. No właśnie. Co z tego? No, za 3 tygodnie będzie kolejna walka i... No wygram. I wygrasz, nie? I wygram. I idę wygrać, no. I się nie przejmuję tymi ostatnimi. Było, minęło, tamte mam już za sobą. Patrzę do przodu, przygotuję się jeszcze lepiej. Inne nastawienie. Nie można w ogóle... Powiem na swoim przykładzie. Ja nie mogę w ogóle myśleć o tych przegranych, że to się stało. Stało się, trudno. Miałem dobrych przeciwników, nawet bardzo dobrych. Nie powiem, że mnie troszkę... trochę nie popatrzyli tak, jak powinni. Ale mniejsza z tym, poszedłem walczyć, wiedziałem, na co się pisze, przegrałem, trudno. No i co z tego? Następne walki, mam zamiar wygrać i tak będzie. A nawet, jeśli nawet będzie przypadek, że zdarzy się, że mogę przegrać. Co z tego? Liczy się konsekwencja. To, co robię teraz, robię to cały czas, a nie odpuszczam. No i tak samo, nie? Nawet najlepsi piłkarze nie zawsze trafiają w bramkę. To jest najlepszy to przykład w biznesie, właśnie. Nie? W biznesie, kurczę, no. Tyle ja popełniłem różnych błędów, parę razy bankrutowałem w życiu, nie? Żeby dojść tu, gdzie jestem. I mówię, najważniejsze, co bym mógł powiedzieć, to konsekwencja po prostu w działaniu, tak. Bo nawet jak ktoś jest średnio utalentowany, robi w cholerę błędów różnych po drodze, ale jak robi to konsekwentnie, to on w końcu wymęczy to, tak, co chce, nie? Dokładnie. Wymęczy to po prostu. Zajmie mu to, że 2 razy dłużej niż komuś, to ma super talent, ale on w końcu dojdzie tam, gdzie chce, nie? Więc tak, myślę, że to jest później najważniejsze. Oczywiście wiele dochodzi różnych rzeczy, bo trzeba się nauczyć i zarządzania czasem odpowiedniego, nie? I tego, jak właśnie planować swój dzień, jak później ogarniać finanse w życiu. Wiele jest różnych tam rzeczy, których człowiek może się uczyć, ale myślę, że konsekwencja, jakbyś zapytał o złotą paradę, to po prostu to być konsekwentnym. Być upierdliwym. Ile ja znam zbiorów?
związków, gdzie facet wymęczył, no teraz trzeba uważać na to, bo można i za stalking, nie? Później trafić. Trochę się czasy zmieniły. No tak, ale tam wiesz, no czasem się zdarzało tak. Ja też przyznam się sam, że niektóre tam związki wymęczyłem po prostu, jak byłem młody. Więc człowiek po prostu wytrwałością to wygrywał, nie? A nawet nie jakimś tam super podejściem. Ale to dziewczynom się też podoba, że ty mimo tego, że ona ci powie nie chcę, ty będziesz do przodu. Czasem trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dojść, nie? Wiesz tam później, żeby ludzie nie stalkowali dziewczyn za bardzo. Ale czasem trzeba, nie? Czasem trzeba ze wszystkim. Tak samo z negocjacjami, z różnymi rzeczami, nie? To trzeba po prostu męczyć. Zanim ten dom kupiliśmy, to 3 lata z gościem negocjowałem, nie? I nie chciał sprzedać. I męczyłem go, nie? Parę lat. Dokładnie, no to było dobre. Skończyłeś Ironmana. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Jest moim celem na pewno, żeby kiedyś go zrobić. Opowiedz ludziom, jak to się stało. No ja zrobiłem tą edycję 73, czyli miałem do przepłynięcia na początku 2 km, później 90 km, prawie 2 km tam, 1,92 chyba, 1,91, później 90 km na rowerze i 21 km, czyli półmaraton na sam koniec przebiec. I zaczęło się to wszystko w ogóle tak, że ja kiedyś o tym Ironmanie słyszałem. I nawet fajne historie gdzieś tam znalazłem, wiesz, na przykład siostra Madonna Buder, która ma tam, zaczęła chyba w wieku tam 60, już teraz nie pamiętam, 60-70 lat jak miała, zaczęła robić te Ironmany i zrobiła ich tam no, mnóstwo po prostu i dalej zresztą robi. Ma 80 lat, czy ile, musieli dla niej nową kategorię wiekową zrobić. Niesamowite, no. Bo robiła tego strasznie dużo. Czy inne historie, nawet tam u mnie na kanale kiedyś opowiedziałem, Ricky Dick Hoyt. Niesamowite. Właśnie ojciec z synem, gdzie syn był całkowicie sparaliżowany i ojciec też. Zobaczcie to, bo to jest naprawdę taka historia, którą trzeba zobaczyć, naprawdę. Oglądałem ten filmik parę razy i za każdym razem tak samo łapię za serce. Niesamowita historia. No i takie historie właśnie, wiesz, jakby zawsze mi gdzieś chodziły po głowie i też zawsze myślałem, wiesz, mnie zawsze tam pakowanie interesowało, żeby jak największe mięśnie nawalić. Żadna atletyka, bieganie, nic, to mnie nigdy nie kręciło. Natomiast dostałem, słuchaj, maila, nie? Po prostu z jakiegoś spamowego ktoś mi wysłał, tam z Ironmana jakaś firma, tu na Phukecie. Jak pamiętam, to było na początku chyba 2016 roku, czy 17, 16, no mniejsza z tym. Odwoziłem akurat mojego wspólnika na lotnisko, nie? Bo był tutaj u mnie w Tajlandii, dostałem w samochodzie tego SMS-a, czekałem, bo tam jeszcze jakieś zakupy robił w Sevenie i od razu się zapisałem. Wiesz, tam około 2000 zł bilet, nie? Ale stwierdziłem od razu, bo oni organizowali wtedy na Phukecie, czyli u nas tu na wyspie. I to zwłaszcza, że to było, słuchaj, z okna widziałem tą plażę, na której miałem pływać. A dalej to tu jest? Czy to tylko nie, wtedy teraz robią w Pattaya tam, Bang Sen, miejscowość. Natomiast było tam 2-3 lata akurat wcześniej, też chyba raz zrobili 5 lat wcześniej, a wrócili tutaj z powrotem, nie? Na Phuket. I ja stwierdziłem, jak już do mnie na wyspę przyjeżdżają, to muszę się zapisać. Po czym się skapnąłem, wiesz, po kupnie biletu, że ja nie umiem pływać w ogóle, nie? A mam przepłynąć w oceanie i to wiesz, na zachodnim wybrzeżu, tam często jest fale są konkretne, nie? Aligatory tam znajdowali, nie? Przecież były tam jakieś rekiny, tego typu rzeczy, a ja wiesz, się wody boję, miałem jeszcze traumę z dzieciństwa, w ogóle nie umiałem pływać, ale się zapisałem. Na rowerze też w ogóle nie umiałem jeździć, wiesz, ostatni raz to jeszcze chyba z rodzicami jeździłem i max dystans życiowy. Ja też nie pamiętam, kiedy na rowerze jechałem, naprawdę nie pamiętam. No, dystans całodziennej wycieczki 20 km, nie? I to było moje doświadczenie na rowerze. Ale się zapisałem, nie? I stwierdziłem, dobra, znajdę sposób, mam 11 miesięcy, żeby się tego nauczyć. Od razu zamówiłem sobie paręnaście książek z netu. No. Wszystkie, jakie były w ogóle, jakie znalazłem tam w księgarni odnośnie właśnie Ironmana. No i wyszedłem na rower. Miałem taki górski rower za 7 stówek. Wyszedłem, wiesz, pierwsza, zrobiłem godzinę, 17 km przejany w godzinę, stwierdziłem, o taka średnia, policzyłem sobie, to zdecydowanie jest za mało, to nie ma szans. O właśnie, dopowiedz tylko ile czasu miałeś na zrobienie tego, żeby później ludzie wiedzieli. W sensie całość, 8,5 godziny jest, 8,5 godziny jest limit, plus tam każda część, czyli pływanie, rower mają swoje jeszcze własne limity, nie? No dobra. I ten, i... No i stwierdziłem, że nie ma szans to. No to dobra, zacząłem jeździć na tym górskim, ale stwierdziłem, zacząłem się dowiadywać, że o, może na kolażówce się szybciej jeździ. Nigdy jakoś nie podobały mi się kolażówki, takie wydawały mi się trochę nie jak byłem mały. No ale kupiłem kolażówkę pierwszą. No i od razu wyszedłem i od razu 22 średnia, nie? To stwierdziłem, o, to jest coś w tym, to trzeba tutaj zacząć drążyć temat. Zacząłem czytać te książki, uczyć się wszystkiego. Zacząłem próbować pływać. Oczywiście pierwsze 3 miesiące to ja nie mogłem, wiesz, miałem dostęp do basenu 30 metrów. No. I nie mogłem w ogóle w nim nawet jednej długości zrobić, nawet jednej, słuchaj, jednego momentu, w którym bierzesz powietrze. Mogłem po prostu zamknąć oczy, nos, buzię i dwa razy, wiesz, ręką machnąć i to był mój poziom wtedy, nie?
Wiem jakiegoś gościa, jakiegoś Taja, który mnie miał uczyć, ale przed raz i stwierdził, że nic z tego nie będzie. Nie, później tam miał dziecko chore, wiesz, ja też stwierdziłem, że nie bardzo mnie tam uczy i ten, i zacząłem bardziej na YouTubie oglądać po prostu filmy, z książek czegoś się uczyć i przede wszystkim próbować. Codziennie po prostu siedziałem w basenie, wiesz, pół godziny, lała mi się ta woda do nosa, do uszu, do wszystkiego, ale ten, ale codziennie, wiesz, przynajmniej pół godziny, godzinę byłem po prostu i próbowałem. Po chyba dwóch czy trzech miesiącach przepłynąłem w końcu jeden basen, nie, do końca. I to też niesamowicie, wiesz, się męcząc i ten. No i zacząłem później ten jeden basen, wiesz, przepływam jeden basen, czekam dwie minuty, aż mi się oddech uspokoi, drugi basen i tak męczyć, wiesz, tych basenów ileś. Przełom to był w pływaniu, kiedy pierwszy raz na wyspy pojechaliśmy z przyjacielem i pierwszy raz w oceanie spróbowałem, gdzie jest woda słona i gdzie masz dużo większą wyporność, więc nie musisz tak bardzo kopać nogami, żeby się utrzymać na powierzchni. I pierwszy raz wtedy popłynąłem i za pierwszym razem od razu chyba, nie wiem, z 20 minut cięgiem pływałem bez zatrzymania. I zauważyłem, że jest dużo prościej na przykład w oceanie niż w basenie przy słodkiej wodzie, więc zacząłem później już trenować głównie właśnie jeździć sobie na jakieś spokojne plaże, nie wiem czy kojarzysz Aoyon, taką plażę na południu przy Cape Panwa. To jest taka plaża, że trzeba na nią przejść przez skały trochę, mało kto wie o niej. Piękna plaża, niedaleko ciebie zresztą, to później ci pokażę. I ten, i zacząłem tam, bo tam jest właśnie, nie ma fal, nie ma jakichś, wiesz, meduz, czy innego takiego szpeja. Plus jeszcze są sporo jest tych żaglówek zacumowane, więc zawsze jakby jak nawet płyniesz sobie z dala od brzegu, tam 500 metrów od brzegu, to zawsze tam masz, powiedzmy, w odległości paru minut masz jakąś żaglówkę, więc jest dosyć bezpiecznie, w razie czego, no, jakby się coś stało. Jakiś zawał, czy coś. No, czy skurcz od zimnej wody, nie? No tak. Tutaj jest zimna. Albo od gorącej raczej, nie? Od gorącej. Tutaj tej zimnej wody to brakuje trochę. No i to był dla mnie przełom, bo już zacząłem wtedy, wiesz, doszedłem dosyć szybko tam, 2-3 miesiące i już mój rekord chyba był 3,5 czy 3,6 km, nie? Non-stop po prostu przepłynięte, więc to miałem ogarnięte. Rower też zacząłem coraz lepiej ogarniać, później kupiłem taki drogi rower, mega drogi, już time trialowy, gdzie masz pozycję taką, wiesz, sportową, bo pierwszy raz wsiadłem, dał mi gość ze sklepu, nie? Wiesz, wsiąść na to i od razu się poczułem jak rajdówka. Wiesz, taka pozycja jest inna, tak jakbyś w ogóle leżał i plus kopał nogami do tyłu, się odpychał jakby do tyłu, a nie tylko pedałował w kółko. Właśnie dobrze, że cię rozpędza taki, nie? Szybszy jest, mniejsze są, zwłaszcza powyżej 30 km na godzinę, to już ci bardzo pomaga właśnie ta odpowiednia geometria, nie? I plus zwłaszcza, że mi pomagało, wiesz, jak pod górę to ja miałem problem duży wyjechać, bo masa mi przeszkadzała, ale w dół mi masa z kolei pomagała, nie? Więc na przykład jak robiłem Ironmana już na takiej dużej górze, już tam później, to jak, wiesz, ludzie jechali tam normalnie na kolażówkach czy coś, no to ja ich wyprzedzałem z góry bez pedałowania, po prostu tylko się składałem i wiesz, już grawitacja robiła resztę. Natomiast pierwszy raz wziąłem udział właśnie tutaj na Phukecie. Pływanie mi poszło trochę ciężko, bo żona mówiła, że jak wychodziłem, to byłem taki blady, wiesz, z tej wody, że zemdlałbym prawie, nie? Ciężko było, plus też fale były duże, nic nie było widać w ogóle, bo te boje, wiesz, masz 500 metrów do boi, fale duże są, a oni jeszcze takie małe bojki zrobili, więc trochę się pogubiłem po drodze, jeszcze nie mogłem trafić, gdzie tam trzeba było płynąć. Natomiast na rowerze, wiesz, przejechałem, miałem trasę ogarniętą mega, w 3 godziny robiłem po prostu te 90 km zawsze, więc to jeszcze miałem z zapasem, nie? I tą trasę, wiesz, na której jeździłem tutaj, no to zrobiłem z 15 razy przynajmniej, nie całą, to było to Ironmana, tak jak miała być. Natomiast popełniłem błąd wielki, bo 2 tygodnie przed samym wyścigiem zmieniłem opony w rowerze, bo mi po prostu siadła jedna opona, gdzieś przebiłem i koleś mi powiedział, co ja ci większe założę przy twojej masie, to będą, wiesz, bardziej wytrzymałe. A to jest taki rower, gdzie on ma, wiesz, koło i tak jest rama jakby zaraz na kole. No. I ona jest tam 2 mm, nie? Od tego. I po prostu koło mi tarło, a najgorsze było, że jak wstawałem z roweru i wiesz, on się troszeczkę podnosił, nie? No bo wiadomo, się ugina tam nawet karbon troszeczkę. To nie widziałem tego w ogóle, więc wiesz, przejechałem 50 km i na trasie, na której ja normalnie zapieprzałem na przykład z góry, wiesz, składałem się tylko w pozycję i 50 na godzinę osiągałem, to tutaj jechałem 20 na godzinę i jeszcze musiałem pedałować tak jakbym pod największą górę wjeżdżał, więc straszny fail, 50 km i padłem po prostu, nie miałem już wody, było południe, wiesz, no czy tam 10 godzina, 11, więc mega gorąco i po prostu wtedy zrezygnowałem, bo już wiedziałem, że i tak w czasie się nie zmieszczę, nie? No i to było jakoś koniec roku i słuchaj, na początku następnego roku ja od razu się zapisałem na następny na Phukecie, jeszcze od razu od kopania, powiedziałem, że muszę to zrobić, że po prostu, dobra, teraz się nie udało, wyciągnę wnioski. Przepraszam, to jest konsekwencja właśnie. Jeśli wam coś nie wychodzi, próbujcie znowu.
No i doskonały przykład. I też temat z tym, żeby słuchać tego, co mówią mądrzy ludzie, nie? I w każdej książce pisało, 2 tygodnie przed wyścigiem nic nie zmieniaj. Nie próbuj nowych potraw, nie próbuj nowych żeli, nie zmieniaj sobie butów i tak dalej, nic nie przestawiaj, bo masz to wytrenowane, to co ten swój zestaw, bo tam jest, wiesz, triatlon niby, wiesz, pływanie, bieganie, rower. Ale jak ja miałem listę na przykład rzeczy, które muszę zabrać ze sobą, tam było kilkadziesiąt w sumie elementów, nie? Do tego wszystkich tam, wiesz, które trzeba mieć na sobie, przy sobie, w strefach zmian i tak dalej, żeby czasem małe pierdółki zapomnisz i nie możesz ukończyć w ogóle wyścigu, nie? Więc trzeba słuchać po prostu mądrzejszych. No i dostałem na początku roku znowu maila z Ironmana, tym razem już się zapisałem, to już nie był spam jakiś. I dostałem maila, że robią show takie w Stanach, reality show Quest for Kona. No to tak, to też widziałem. Nie? Że się ten, że się właśnie dostają, że można się dostać i ja tak zupełnie, wiesz, zupełnie bez namysłu od razu odpisałem, dobra, to ja się zgłaszam, nie? To ja się zgłaszam. No i słuchaj, najlepsze, że wiesz, oni później tam piszą, no to przeszedł pan pierwszy etap, bo tam trzeba było jeszcze nagrać film, nie? Ja im nagrałem film, opowiedziałem, kim jestem w ogóle, jakie moje pierwsze do tego Ironmana były w ogóle przygotowania, że musiałem, wiesz, tak wiele się nauczyć w ogóle i zrobić, bo im się spodobała ta historia w ogóle. I zaprosili mnie na rozmowę już na Skype'ie i co się okazało, pogadałem z nimi godzinę, spodobałem się, jakby, bo wiesz, w reality show to nie tylko tam, raczej nie szukali jakichś wymiataczy najlepszych, tylko raczej ludzi, co mają ciekawą historię i fajny będzie program. No i mnie przyjęli do tego, nie? Wiesz, telewizja NBC, największe w Stanach chyba, miał być reality show. No i tam miałem, wiesz, rejestrować swoje w ogóle wszystkie przygotowania, tego typu rzeczy, więc spoko, jakby miałem doświadczenie już z kręceniem. I oni później mieli przyjechać już na sam wyścig i nagrać mój wyścig, plus tam jakiś wywiad, a materiały ja im miałem dostarczyć wcześniej swoje. No i słuchaj, dzwonią do mnie, wiesz, tam chyba 2 tygodnie po tym zapisie i mówią, no bo ten na Phuketie Ironman to jest za późno trochę, czy mogę wziąć udział w Chinach, nie? Że niedaleko ode mnie, tam parę godzin lotu i tam mogę zrobić. Ja mówię, pewnie nie ma problemu, nie? Bo już się dostałem, stwierdziłem, będzie super przygoda, nie? W ogóle z telewizją ze Stanów coś nakręcić. I później sprawdzam, wiesz, w internecie, a tu tak. Pływanie w ogóle w jeziorze, a nie w oceanie, czyli wiesz, słodka woda. Jeszcze w zimnej wodzie, czyli trzeba mieć piankę, więc zupełnie, gdzie ja będę z pianką trenował na Phuketie, nie? Musiałbym za lodu narzucać do basenu, albo do Polski bilet, czyli do Bałtyku. Więc zimna woda jeszcze w dodatku, całość jeszcze na 2000 ponad metrów, czyli wiesz, czyli ilość tlenu, nie? Dużo mniej, tam chyba 20% około mniej jest. I plus jeszcze na rowerze, wiesz, tak jak tu było przewyższenia, czyli na tych 90 km w sumie, nie, podjazdu jakby między tym, co gdzie startujesz i tym, co musisz pokonać, nie, w sumie, no to było tutaj jakieś 300 metrów, a tam było chyba 1300 czy coś takiego. Czyli kilkukrotnie więcej, jeszcze góry takie z podjazdem, wiesz, że ja musiałem biegi w rowerze zmieniać w ogóle, bo bym nie pociągnął do góry. No i wiesz, no i hardcore straszny, no ale zacząłem się też pod to przygotowywać, wiesz, akurat miałem pomiędzy wyjazd w Polsce i faktycznie w Polsce z pianką trenowałem. Wiesz, w Polsce w ogóle kupiłem sobie taki sam rower, jak tu miałem, tylko bez tego sprzętu całego, samą ramę w tej samej geometrii. Chyba, bo chciałem wypożyczyć jakiś rower w ogóle, wiesz, podobny, żeby móc trenować tam, bo 3 tygodnie, no to by mi spadła mega forma, to było zaraz 2 miesiące chyba przed wyścigiem. No nie można takich przejazdów robić w ogóle. I wiesz, nie mogłem nigdzie znaleźć, a jedną firmę znalazłem, to mi za 5000 chcieli na 3 tygodnie rower wypożyczyć. To ja się popukałem w głowę i kupiłem nową ramę, taką jak moja, nie? Tylko na niższym sprzęcie chyba za 9000. I po 3 tygodniach sprzedałem na Allegro za 7, czyli 2 tygodnie mnie wyszło, wiesz, a mogłem sobie, miałem tutaj, wiesz, bike fitting, to jest też super rzecz, jak ktoś w ogóle jeździ, to polecam, parę stówek kosztuje, ale dopasowują ci po prostu laserowo, wiesz, do twojej geometrii całą ramę i to też mega mi pomogło, jeśli w ogóle chodzi o jazdę na rowerze i wiesz, w Polsce jest ta sama firma jakby franczyza, więc w Polsce mi w Krakowie, zresztą 2 ulice od mojego domu, goście mi ustawili dokładnie tą samą pozycję, co mam na rowerze w Tajlandii, więc kupiłem trenażer do trenowania i zacząłem na tym trenażerze, wiesz, wgrałem sobie trasę tych gór z Chin, bo nie mogłem jak ćwiczyć na tej trasie, co jest w Chinach, więc wgrałem sobie trasę do trenażera identyczną po prostu i cisnąłem tą trasę już później, wiesz, tam 2 góry takie były, bo były 2 okrążenia, czyli 2 takie góry i cisnąłem tylko to na tym trenażerze, wiesz, na najwyższych biegach przez parę miesięcy, także mięśnie mówiłem, wiesz, takie na nogach buły, nigdy nie widziałem takich mięśni na swoich nogach. Strasznie mi się wielkie zrobiły wtedy i w ogóle moc miałem taką, że masakra się czułem. Zresztą wiesz, jak wyjechałem później w tych Chinach właśnie już, z telewizją, ze wszystkim, w ogóle tam goście, wiesz, z takimi kamerami za mną jeździli na tym, na skuterze, jak jakaś gwiazda. Więc mówię, fajna przygoda miała być i była. Natomiast w Chinach w ogóle okazało się właśnie, że wiesz, ja się rowera najbardziej bałem i tych przewyższeń, a okazało się, że po pływaniu, wiesz, minuta czasu, a ja w ogóle nie mogę płynąć, bo nie ma tlenu.
I zacząłem płynąć żabką, tak wiesz, z głową na wierzchu i płynę i widzę, poruszam się do przodu, co więcej widzę, połowa ludzi ma ten sam problem, bo wiesz, poprzyjeżdżali tam z innych miejsc i też nie mieli tych, jakby tam parę tygodni posiedzieć, to ci się wytworzą czerwone kwinki, nie? Tak, Największej ilości, żeby właśnie tą mniejszą ilość tlenu zrekompensować, a jak tam byłem po 3 dniach, to widziałem, ludzie mieli to samo i płynąłem, wiesz, trochę żabką, żeby uspokoić oddech i kraulem, nie? I tak, ale wymęczyłem znowu, nie? Ale się udało. Tam 53 minuty. Ile ważyłeś, jak ten? Jak no, schudłem, powiem ci, w te parę miesięcy schudłem 30 kilo wtedy. O, to bardzo dużo. W 3-4 miesiące schudłem 30 kilo właśnie do tego Ironmana. Zszedłem na stówę równo, ze 130 na stówę, także byłem no, dużo, dużo mniejszy, w ogóle, wiesz, ręce mi tak zmalały i w ogóle nie czułem się za dobrze, lubię jednak być duży. Natomiast zrzuciłem porządnie, no i powiem ci ten, z rowerem to po prostu zmiażdżyłem te góry. Powiem ci na tym trenerze, że po prostu tak męczyłem, wiesz, codziennie prawie albo co drugi dzień te górki, że miałem już tak to wyćwiczone, ale jedna rzecz, co się nie spodziewałem, to były skurcze. Mi się zrobiły takie skurcze po prostu, wiesz, w nogach. Nie wiem od czego zupełnie, wiesz, może temperatura, cholera wie, złe, inne spodenki miałem, bo oni mi dali takie, wiesz, firmowe po prostu pod ten wyścig Ironmana, więc one miały cieńszą tą warstwę na tyłku i może jakiś nerw mi się też blokował tam. W miejscu, gdzie słońce nie dociera i ten. Natomiast wiesz, też ten rower jakoś zmęczyłem, też zmęczyłem w 8 godzin 15 minut cały zrobiłem, a 8.30 był limit, nie? Więc 15 minut przed końcem jeszcze, ale byłem tak cholernie dumny z siebie, wiesz, 2 lata przygotowań. Ja naprawdę poważnie do tego podszedłem i wiesz, trenowałem przez 2 lata, średnio między tam, minimum to było w jakichś tam tygodniach, wiesz, takich odpoczynku 7 godzin, a normalnie to 10-14 godzin gdzieś mniej więcej tygodniowo, nie? Czyli średnio 2 godziny dziennie cisnąłem po prostu cały czas to pływanie, bieganie, rower. No i byłem cholernie dumny z siebie, nie? Że w końcu mi się udało, bo tyle rzeczy mogło się skrzanić, wiesz, tyle rzeczy się w ogóle skrzaniło, a nie było takiej rzeczy krytycznej jak tutaj ten rower, żebym nie mógł skończyć. Więc to jest znowu to, kurczę, że później oczywiście nie byłem w reality show, bo się okazało, że wzięli, tak, później się dowiedziałem. No, tego nie wiedziałem nawet. Bo mieli 12 osób, tego nie wiedzieliśmy, nikt z nas nie wiedział, ale wzięli 12 osób, a mieli 10 odcinków. Po co? Po to, że jakby się ktoś wycofał, jakby ktoś złamał nogę, czy coś takiego, żeby mieć backup, nie? No i jak jakoś, że się okazałem taki, wiesz, w sumie najcieńszy ze wszystkich. Tam ludzie mieli historię, jeden koleś był sparaliżowany, na wózku robił, nie? Jeden tam jakiś weteran 60-letni, więc powiedzmy ta moja historia i moje jakieś osiągnięcia też nie były jakieś takie super, nie? Jeśli chodzi o porównanie do innych ludzi, więc akurat mnie i takiego Niemca też nie wzięli. Niemiec z kolei był Harpagan chyba, najszybszy ze wszystkich, ale też miał jakąś taką historię, wiesz, swoją jakby dla nich nieatrakcyjną. Ale miałem materiały przynajmniej, wiesz, nagraną cały swój wyścig, to wszystko wrzuciłem to później na kanał też. Także zajebista pamiątka. No i w ogóle ten, i w ogóle przygoda niesamowita, nie? Jeszcze chcę to powtórzyć. Powtórzę to za rok, może dwa, myślę, jeszcze raz to strzelić, bo fajna to jest w ogóle taka w życiu. Same te treningi, nie? Wiesz, jak człowiek zaczyna, no tyle godzin dziennie trenujesz? 2 razy dziennie, rano i wieczorem to tak 3 godziny w sumie dziennie. No, 3 godziny dziennie, 3 nie? 3 godziny i 10 treningów w tygodniu, no to tak mi wychodzi. Zależy, no zależy, w różne godziny mam, ale 10 treningów w tygodniu mam tak powiedziane, że muszę zrobić 10 treningów i tyle. No, no a dla kogoś na przykład, wiesz, ty jesteś profesjonalistą, nie? A dla kogoś jak ja, co sobie, wiesz, tam na siłowni dla fanów ćwiczył całe życie, nigdy w ogóle, mówię, nie pływał, nie za bardzo biegał, nie? A nagle, kurczę, wchodzę w tryb taki, że wiesz, że zapieprzam codziennie, więc jest to fajna przygoda i polecam też ludziom robić sobie właśnie takie wyzwania, bo jest to coś mega ciekawego w życiu, nie? I można się nauczyć wiele. Ale to jest właśnie to jest konsekwencja. Człowiek, który pływać nie potrafił, skończył Ironmana. To jest niesamowite, dlatego wiecie, że możecie wszystko. Jeśli tylko się chce, to się da. No oczywiście, ja tak uważam. Naprawdę, nie ma rzeczy, których się nie da zrobić. No może jakieś tam są, naprawdę. Ale większość rzeczy, jeżeli chcecie, dacie radę. No, w granicach rozsądku. W granicach rozsądku, oczywiście. Dobra, ostatnia sprawa. Powiedz o wyzwaniu 90 dni. Na czym to polega? Na czym to polega? Ja już w ogóle ludzi od parunastu lat szkoliłem, bo jak sam zacząłem się szkolić w wieku 18 lat, czyli to już było prawie 19 lat temu, to od razu zauważyłem w ogóle, że wiesz, że czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałem. Zresztą widzę takie komentarze od ludzi pod filmami non-stop. Kurde, czemu ja tego 20 lat temu nie odkryłem, nie? I w ogóle sam temat rozwoju osobistego, który jest bardzo szerokim tematem, bo można się rozwijać w wielu dziedzinach, nie? Można się, wiesz, szkolić biznesowo na przykład umiejętności, można pracować nad swoim charakterem, uczyć się związków, pracować nad jakimiś tam, nad kondycją swoją i zdrowiem na przykład, nie? Więc jest to temat bardzo szeroki i
większość ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego istnieje. Oni czerpią wiedzę na temat życia tak naprawdę albo z kolorowych gazet, albo z jakichś artykułów, że o, nowa dieta weszła, nie? Wiesz, ile tych bzdur jest, nie? Na internecie i wszędzie, w różnych gazetkach. I mają później w głowie takie, masło lepsze niż margaryna lepsze niż masło, nie? Takie tam były przez lata różne, pij mleko, będziesz wielki, będziesz miał mocne kości. Ja miałem, słuchaj, mi tak mówili, jest piciem mleka. Ja, jak byłem dzieckiem i w sumie do dzisiaj miałem kilkanaście złamań. No. Ręce, nogi, palce, wszystko, a nie byłem jakimś, wiesz, to nie było tak, że ja się tam biłem z kimś, czy wiesz, łaziłem po drzewach, czy zrobiłem to specjalnie. Po prostu miałem tak beznadziejne kości, że łamały się, jak wiesz, bardzo, bardzo łatwo. A piłem mleka właśnie i wiesz, lekarze zawsze mówili, no niech syn więcej mleka pije i serów, nie? Później teraz się okazało, że to wcale nie pomaga. Nie, wręcz przeciwnie, nie? Że tam wypukuje te cukry w mleku, wypukują właśnie wapń z kości. Więc ludzie z tego czerpią wiedzę, nie? Nie uczy nas nikt tego, takich umiejętności, bo większość ludzi nie ma tego wielkiego szczęścia, na przykład, żeby mieć rodziców, którzy znają się na jak zarządzać finansami, świetnie zarządzają swoim czasem, znają się super na właśnie zdrowym życiu, nie? Na jakiś, jak budować cechy charakteru, jeszcze potrafią to dziecko w ogóle idealnie wychować, nie? Więc większość z nas, prawie nikt nie ma, nie? Czegoś takiego. A w szkole uczą pierdół. A w szkole uczą pierdół. Które się do niczego w życiu pantofelku, nie przydają. Wydobycie węgla na Śląsku, czy tego, ile było trąb apokalipsy, nie? Na języku polskim. Więc takie bzdury są różne. I większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy w ogóle, nie? Że na przykład w związkach można się tego nauczyć. Że można się nauczyć, jak robić szczęśliwe związki, jak w ogóle na początku w ogóle jak być człowiekiem, który ma więcej odwagi trochę w tym, żeby podejść, porozmawiać, jak rozmawiać, jakie rzeczy robić, nie? Żeby nie robić rzeczy, tak jak pamiętam, mój pierwszy chyba kursant, jak robiłem szkolenia ze związków, no mi opowiedział historię, że miał dziewczynę, nie, później tam się rozstali, on chciał do niej wrócić, no to co zrobił? Oczywiście skraszował samochód w domu jej rodziców, w ogrodzenie jej rodziców. Żeby wzbudzić litość, żeby się nim zajęła. Faktycznie się nim zajęła, ale przez, wiesz, po paru dniach stwierdziła, że nakaz sądowy, nie, odległość tam, żeby się nie zbliżał lepiej. Bo po wariat. Nie, no, wiesz, żaden wariat. Normalny jest student, nie, fajny gość i tak dalej, tylko miał, wiesz, romantyczne z filmów, nie, różne wkręcone do głowy fazy, że o, jak tam goście, wiesz, zrobi coś głupiego, to dziewczyna się zrobi przykro. Kto nie miał takie rzeczy? Ja miałem też do głowy takie rzeczy na prutę, nie? Oj, dużo tego było. No i wiesz, i że można później związek też, nie? Jak już się ma z kimś związek na przykład, to też są odpowiednie rzeczy, które się powinno robić, których się nie powinno robić, jak rozwiązywać problemy i tak dalej, że tego się można nauczyć, nie? Że można się nauczyć, jak ogarniać finanse swoje, że cały człowiek nie musi, żeby mieć fajnie w życiu finansowo i żeby nie mieć, nie biedować i żeby go było stać na to, co chce, to wcale nie musi być milionerem, od razu założyć wielkiej firmy, być właścicielem Facebooka czy prezesem firmy, tylko może to zrobić nawet przy jakichś w miarę średnich zarobkach, może nie przy średniej krajowej, ciut więcej, nie? Ale oszczędzając, inwestując te pieniądze mądrze, że jest w stanie to zrobić, nie? Jak ma swój system, no i właśnie trzeba nauczyć systemu, którego nikt nas nie uczy. Czy podejścia w ogóle do finansów, do pieniędzy, jak to ogarnąć, pewności siebie, czasu, tych wszystkich rzeczy nikt nas nie uczy, nie? I my po to stworzyliśmy właśnie to wyzwanie 90 dni, żeby ludziom dać jedno miejsce, w którym oni są w stanie uzupełnić sobie wszystko to, co człowiek powinien znać, co jest przydatne już w prawdziwym życiu. Czyli to, gdzie tam, wiesz, 8 lat podstawówki, 4 lata liceum, 5 lata studiów, czyli dla wielu ludzi to jest 17 lat życia, nie? Łazili tam po parę godzin do tej szkoły, a nie nauczono ich tam podstaw tak naprawdę, które są najważniejsze w życiu, nie? Żeby się właśnie dobrze ogarnąć i sobie jakoś radzić ze swoimi emocjami. I my to właśnie zebraliśmy, ja tak mówię, od parunastu lat uczyłem ludzi, robiłem różne szkolenia, różne, wydałem tam 30 parę w sumie DVD na ten temat i też to ludzie z tego korzystali, napisałem parę książek, 9, nie, na ten temat, natomiast chcieliśmy stworzyć właśnie parę lat temu jedno miejsce, gdzie ludzie mieliby całą tą wiedzę z rozwoju osobistego, szeroko pojmowanego zawartą. Czyli mogli sobie nadrobić po prostu to, dodatkowo jeszcze właśnie wprowadzając te rzeczy w życie. Bo jedna rzecz to jest właśnie to, jedna rzecz to jest to, żeby coś znać, a inna rzecz to jest to, żeby to stosować, nie? No tak. To ja znam wiele osób, które już przeczytały więcej książek ode mnie i świetnie wszystko i znają, później, a życie mają beznadziejne, nie? Nie potrafią tego w ogóle wprowadzić, więc dlatego my też stworzyliśmy ten program, korzystając właśnie z doświadczenia, żeby ludzie faktycznie realizując ten program, ucząc się nowych rzeczy, wprowadzali je w życie i cały czas pracowali właśnie nad swoimi nawykami, warunkowali te nowe nawyki i nowy sposób działania. No i działa to super, bo powiem Ci, że wiesz, że jak uczyłem ludzi wcześniej na przykład, to oni mieli oczywiście efekty. Jak chcesz, możemy zatrzymać na chwilę, bo nie, śpiewają. Nie, bardzo.
Dokończymy jeszcze 3 minutki, dokończymy, bo to już tak 40. Dobra, dawaj, lecimy dalej. Nie będzie słychać. Dobra. I ten, i wiele osób właśnie tego nie stosuje, nie? Więc my po to stworzyliśmy, żeby ludzie mogli przerobić jeden taki program i tak naprawdę mieć dla siebie całą wiedzę z rozwoju osobistego, jaką potrzebują, czyli uzupełnić sobie to wszystko, co już ludzie wymyślili, co stworzyli, tą wiedzę, nie? A która nie jest uczona w szkołach, w tradycyjnej edukacji, ani też rzadko ktoś dostaje z pokolenia na pokolenie, i uzupełnić to po prostu w swoim życiu i zacząć właśnie to życie już świadomie budować, wykorzystując swój pełny potencjał i pełną efektywność. I powiem ci, efekty, jakie ludzie mieli po tym programie od samego początku, to przerosły nasze jakieś wszelkie oczekiwania. Bo ja się spodziewałem, że wiesz, że wiedziałem, że te rzeczy działają, bo uczyłem tego ludzi od lat. Wiedziałem, że to fajnie funkcjonuje. Znowu i tu się jedzenie. Wiedziałem, że to fajnie funkcjonuje. Wiedziałem, że wiesz, jak ludzie to zastosują, to będą mieć efekty. Tylko na początku nie wiedziałem, czy faktycznie będą to stosować. No bo ja nikogo nie zmuszę, mogę mu dać narzędzia, no, i tak dalej. A nie będę stał nad kimś, wiesz, rano i mówił mu: dawaj, wstawaj, co to ma być, rusz lupę z łóżka. Tego ja już nie zrobię za kogoś. Ale właśnie ta formuła, którą my stworzyliśmy, którą dopracowaliśmy przez długi dosyć czas, okazała się niesamowicie skuteczna. Niesamowicie skuteczna, bo no ludzie zaczęli mieć efekty, które przerosły w ogóle to, co my byśmy się spodziewali. Nawet do dzisiaj, wiesz, przez 5 lat przeszło 3,5 tysiąca osób przez ten program. I w każdym wieku, tak? I ludzie, bo, no od 14 do 76 lat mamy uczestników. Także jest to dla każdego, żebyście wiedzieli. I przeszli, ja nie mówię, wiesz, nawet, okej, sam program. Ale ludzie, niektórzy zarobili w ciągu tych 5 lat więcej pieniędzy niż ja w swoim życiu, nie? Więc uczeń przerozmistrza, bardzo mnie to cieszy, bo też uczymy ludzi biznesu w innym programie, cieszy, nie? No. W Akademii Biznesu, właśnie w takim rocznym kursie uczymy biznesu. I to mnie bardzo cieszy, nie? Że ludzie tak ogarnęli niesamowicie swoje życie. I powiem ci, dowodem na to i jakby takim elementem, który mnie całkowicie poskładał na łopatki, to jest to, jak ja przylatuję do Polski. Raz na rok robimy, wiesz, Szkołę Wygranych, czyli taki event. No teraz w styczniu to było największe szkolenie w ogóle w Polsce, jakie ktoś zorganizował, Polak, bo mieliśmy 2,5 tysiąca osób prawie. I tak samo mieliśmy szkolenie później w niedzielę dla ludzi, zrobiliśmy bieg z przeszkodami, taki, wiesz, 6 km, kilkadziesiąt przeszkód, też żeby mogli się sprawdzić. I jeszcze wieczorem w niedzielę impreza, więc cały weekend zorganizowany właśnie i dla naszych kursantów, ale też teraz osoby z zewnątrz już były zaproszone na tą Szkołę Wygranych. I słuchaj, ja podczas tego weekendu usłyszałem od kilkudziesięciu osób, że uratowałem im życie. Ja sobie często z tego sprawy, nie? Tak ty mi powiedziałeś na przykład, że ci pomogłem gdzieś tam, nie? Nawet nie wiedząc, nie? Że oglądałeś te filmy. Wiem też, że mnóstwo osób same filmy ogląda na YouTubie, nie? I już to życie swoje zmieniają. Albo ktoś przeczyta moją książkę i też już zmienia to życie. Ale jak wiesz, kilkadziesiąt osób w jeden weekend podchodzi do ciebie i ci opowiada historię życia, gdzie ludzie, wiesz, post depresji powychodzili, mieli jakieś wcześniej, w ogóle już byli na samym dnie, nie? Swojego życia, a teraz już mają wszystko ogarnięte, na przykład po roku, po dwóch, no. Bo wiadomo, że to też z tygodnia na tydzień się nie zrobi, nie? Ale że mają to życie ogarnięte, to jest coś, co daje mi tak ogromnego, wiesz, kopa do działania, tak ogromną motywację, żeby jeszcze dla ludzi lepsze materiały przygotowywać, żeby jeszcze fajniejsze rzeczy mieli, żeby przede wszystkim atakować ich od wszystkich stron, bo ja zauważyłeś na kanale, nie? Nagrywam różne filmy. Czasem jest spokojny film, gdzie ja siedzę, przez godzinę gadam do ludzi i opowiadam im jakieś tam dosyć skomplikowane nawet jakieś koncepty, nie? A czasem po prostu na siłowni, na spontanie wyjmuję telefon i dreryja przez 3 minuty na przykład. I co najlepsze, ludziom się to podoba. Jak do niektórych trafia taki spokojny przekaz, do niektórych darcie ryja, do niektórych super film zmontowany, do niektórych spontan z telefonu. Więc staram się właśnie pod, wiesz, różnymi kątami do tych ludzi docierać, bo nie wyobrażam sobie większej satysfakcji w swoim życiu, wiesz, pieniądze, które zarobiłem przez te lata, nawet jakby moje własne szczęście jest nieporównywalne z tym, że ja mogę komuś pomóc, nie? I to w tak dużym stopniu, tak wielkiej ilości osób, także to jest mega sprawa. A dobro wraca, pamiętajcie, zawsze dobro wraca. No, też tak czuję, że wiesz, że w życiu mam fajnie, bo... No. bo za chwilę wam pokażę. Bo pomagam ludziom i... No to jest coś niesamowitego i też wszystkich namawiam zresztą, że jak mają wiedzę jakąś, mają ludzi dookoła siebie, oczywiście na siłę się nikomu nie da pomóc, no, zauważyłem, że jak ktoś nie chce, to nie skorzysta i choćbym się, no nie wiem, wszedł na jakiekolwiek wyżyny w ogóle kreatywności, to nie jestem w stanie kogoś zmienić na siłę, nie? Więc ktoś musi chcieć, ale jak ktoś chce, a są ku temu narzędzia, metody, to może to zrobić, nie? Dokładnie, dobra. Bo się rozgadaliśmy 42 minuty, mówię, a jeszcze ja się rozgadam, to dalej się super się rozmawiało. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście. O, jest moja żona. O, akurat przyszła żona Krzyśka. Pokażę wam to piękne miejsce i tyle. Dziękuję bardzo, Krzysiek. Dziękuję za spotkanie. Dzięki. Tyle. A was zapraszam, odwiedźcie kanał Krzyśka, zostawię wam link na dole i tutaj też będzie pewnie.
Zobaczcie, na czym polega wyzwanie 90 dni. 3 pierwsze dni macie za darmo. I tyle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć. Tutaj prowadziliśmy wywiad. No i chciałbym wam pokazać ten widok właśnie, o którym mówiłem. Fajnie się tak budzić codziennie. Sam bym chciał, ale wszystko jest do zrobienia. Piękny widok tutaj jest naprawdę. Dobra, idę na zewnątrz wam pokazać. Dobra, idziemy teraz z Krzyśkiem. Pokażę wam, jak tutaj fajnie jest. A jest fajnie. Jest fajnie. Prywatne kino. Musi się naprawdę fajnie oglądać filmy. Fotelik. Jest ekran 4 metry w sumie szerokości. Prywatnego kina jeszcze nie widziałem. Fajnie. Tutaj piękny salon z widokiem. Przed chwilą wam pokazywałem z drugiej strony, ale tu jeszcze muszę. O, telewizor. Z tyłu piękna kuchnia. Tutaj dla maluszka coś zrobione. Dobra, idziemy dalej. Idziemy teraz na siłownię. Wejście na pierwszą siłownię. Znacie kogoś, kto ma siłownię w domu? Bo ja teraz tak. Wszystko można zrobić, no. Jest bramka. Jest wszystko, co trzeba. No wszystko, co trzeba, no. Nic więcej nie potrzeba tak naprawdę. Tutaj widzicie drugą siłownię. Bieżnie. Nie no, masz tu naprawdę wszystko. Popatrzcie, jakie okno. Co tu mamy? Basen. Nie da. Dziękuję. Daj. Tu jest ten rower, na którym Krzysiek właśnie zrobił Ironmana. Wygląda bardzo profesjonalnie. Tutaj jeden taras. O, tam w sumie jest drugi. A tam biuro masz, tak? Mhm. No ale i tak najważniejsze jest to. Basen i ten widok. Dla mnie to jest 100%. Wygranie życia. I tutaj zobaczycie na koniec biuro Krzyśka, które jak oglądaliście kiedyś jakieś webinary albo coś, wszystko było robione tutaj. A tu jest Ninja, piesek, który się zawsze cieszy. Co, Ninja? Ninja, Ninja! Ninja!